Szanowni Państwo, drodzy legniszczanie, znajdujemy się tutaj, w tym miejscu, gdzie planujemy budowę hali widowisko-sportowej. Realizację tej inwestycji planowaliśmy od wielu już lat. Dzisiaj przychodzi czas na jej realizację. To ma być miejsce spotkań legniczan, miejsce wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, miejsce spotkań nas, legniczan. Ta inwestycja planowana jest do realizacji pomiędzy dwoma osiedlami, Piekarami i Kopernikiem, ale również z dostępem zbiorczą drogą południową do tego miejsca w sposób sprawny i bezpieczny. Jesteśmy przed wejściem do hali widowiskowo-sportowej, hali, którą planujemy zrealizować. To jest miejsce, z którego udamy się do holu głównego, tam będą szatnie, tam będą się znajdowały też pomieszczenia lokalu gastronomicznego, ale również inne pomieszczenia jak sale konferencyjne, sale ćwiczeń i również rekreacyjne. To wszystko dla Państwa, z myślą o tym, żeby to miejsce było miejscem spotkań mieszkańców, spotkań rodzinnych, ale i również organizacji sportowych, stowarzyszeń, bo to ma być miejsce naszego wspólnego przebywania i naszej wspólnej dumy. Wchodzimy do środka. Znajdujemy się wprawdzie wirtualnie, ale w sposób realny, myślę, taki uzmysławiający przestrzeń, którą stworzymy w tym miejscu w planowanej do zrealizowania hali widowisko-sportowej. Mamy widownię, która będzie spełniała wszystkie wymagania licencjowanego obiektu sportowego. Tu też będą rozgrywały się mecze naszych legnińskich drużyn w piłce siatkowej, w piłce koszykowej mężczyzn, jak i również w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn. To ma być miejsce, gdzie będziemy się spotykać na tych wydarzeniach sportowych. A tymi funkcjami sportowymi w tym obiekcie również będą zapewnione inne funkcje, chociażby część gastronomiczna, część rekreacyjna, część konferencyjna. Ten obiekt ma być całodobowym obiektem, który ma żyć przez cały czas i być miejscem spotkań naszych mieszkańców.